Pora na Lobo. Nie będę zdradzał nic o fabule. Po prostu powiem, to trzeba przeczytać. Zawsze mnie ta kropka interesowała. Zauważyłem, że ona jest wszędzie, ta biała kropka. Nieważne jaka okładka jest. Kate Kiffen, Alan Grant, Simon Beasley. Ostrzeżenie. Fajnie, że ten album zbiera trzy kultowe historie. Lobo, ostatni czarnianin, powraca i paramilitarne święta specjalne. To jest coś, co... Po prostu trzeba przeczytać. Zwłaszcza ci, którzy są starymi czytelnikami komiksów wydawanych jeszcze przez TM Semik. Chcecie się odprężyć, chcecie poczytać o różnych mocno pokręconych rzeczach, powspominać, to jest pozycja, którą po prostu trzeba przeczytać. Jest dużo przemocy. Bardzo dużo przemocy. Jest dużo śmiesznych scen. Kurde bele. Jak to mawia. Nie można o tym nic powiedzieć ponad to. Bezcenna scena, po prostu bezcenna. Wesołych świąt, amigos. Ho, 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 kurde bele. Jest też posłowie, który stworzył Kamil Śmiałkowski. Trochę o autorach. Szukacie dobrej rozrywki powrotu do przeszłości, tak jak ja, fan TM Semik. Bo to jest pozycja, która pięknie się prezentuje na półce będzie. Jest świetna fabularnie i masa rozrywki w tym jest. Przemocy, rozrywki, ale kto by na to patrzył dzisiaj, z perspektywy czasu, bardzo fajna rzecz. Warto, warto. Zdecydowanie polecam. Coś przyjemnego. Pozdrawiam, Piotr.